a teraz mamy połączenie telefoniczne z uczestnikiem demonstracji, rolnikiem Adamem Jareckim. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z pana perspektywy, co działo się, gdzie pan był i co pan widział? Właśnie moja perspektywa była dość ciekawa, bo ja przy wjeździe do Sejmu przed tą całą sytuacją spędziłem blisko 2 godziny. Po prostu wcześniej przemieściłem się spod kancelarii Sejmu, spod kancelarii pana premiera pod Sejm. I początkowo stałem tam z myśliwymi, było bardzo spokojnie. Policja też była bardzo przyjaźnie do nas protestujących nastawiona. Jak była na przykład sytuacja, że rolnicy chcieli przenieść przez barierki trumnę taką symboliczną, symbolizującą na polskiego rolnika. I policja na to nie zezwoliła. Protestujący dogadali się, że ta trumna będzie na przykład stała przed barierkami. Nie było żadnych jakby scysji. Sytuacja się zmieniła, kiedy zakończył się protest myśliwych i przyszli rolnicy. Tylko że to nie polegało na tym, że to rolnicy byli agresywni, tylko dosłownie z minuty na minutę w tym miejscu zaczęli pojawiać się, no moim zdaniem, prowokatorzy. Konkretnie to były 3 osoby, bardzo agresywnie nastawione. Jedna zaczęła wyzywać policję, mówiąc, że pytając ich, czy oni są Polakami, czy nie są Polakami, ile dostali za to pieniędzy. Drugi jakiś młody agresor, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że nie miał kamizelki. Zwykle rolnicy na proteście mają te żółte kamizelki. Zaczął szarpać barierki i się odsuwać. No i ta sytuacja trwała dosłownie minutę, dwie i wszystko się zaczęło. Widziałem, że chwilę wcześniej też z 10 metrów dalej zaczęła się podobna sytuacja. Tam było chyba jeszcze goręcej. No i wtedy policja użyła gazu, pałek. Ja się stamtąd usunąłem. Chciałem się w ogóle usunąć z tego niebezpiecznego terenu i udać się w stronę dworca, bo w sumie chwilę później miałem mieć pociąg. Tylko ja nie byłem w stanie się wydostać pod Sejmu. Wszystko było praktycznie otoczone. Widziałem taki szpaler policji, który zaczął ruszać na protestujących. Tam był też pan poseł Brown, który ich mocno uspokajał. Mocno uspokajał też protestujących, bo agresja rodzi agresję i widać, że to się wszystko napędzało. Ja nie mówię, że ci prowokatorzy, ja nie wiem skąd oni się wzięli. Moim zdaniem no, byłem na wielu blokadach, poznałem wielu rolników i żaden z nich nie ma agresywnych zamiarów. A to z minuty na minutę nawet organizatorzy przy tej zmianie z protestu myśliwych na protest rolników, organizatorzy nie zdążyli powiedzieć słowa ze sceny, a tu już zrobiło się tak gorąco. No, moim zdaniem rolnicy nie mają i nie mieli agresywnych zamiarów, a tu stało się coś takiego. No też agresja zrodziła agresję. Widziałem później, że część ludzi, widząc jak policja gazuje, zaczęła w nich rzucać różnymi przedmiotami, więc no, to samo się napędziło. Ale od czego się zaczęło? Wydaje mi się, że zaczęli to jacyś, no, tacy ludzie, którzy nie byli rolnikami. No ale to jest moja jakby perspektywa. A w jakim byli wieku? Około 25-30 lat. Tak bym to oceniał. Tak bym to oceniał. Właśnie to jest najlepsze. Ja stojąc przez 2 godziny, stałem tam z ludźmi w wieku 50-60 lat, a tu nagle pojawili się jacyś młodzi, bardzo agresywnie nastawieni ludzie do policji i zaczęli ją prowokować, atakować. Zasłonięte twarze? Nie zasłonięte twarze, więc mam nadzieję, że policja ustali, kto to był, bo widziałem, że no standardowo policja ma ze sobą kamery i mam nadzieję, że policja szybko to ustali. No, dziwi mnie to, że tydzień wcześniej
w Warszawie mogliśmy zobaczyć bardzo pokojowy protest. Też był bardzo liczny i nie było praktycznie żadnych większych ekscesów, no bo tak jak mówię, rolnicy nie przyjeżdżają niszczyć Warszawy, tylko pokojowo pokazać problem. No, teraz stało się coś, co wyglądało jak jakiś ponury bardzo film. Czułem się, ta wizja była taka surrealistyczna, jak widziałem posła Brauna i ten szpadler policji idący na nas. Byłem po prostu zdziwiony. Na pewno tu po proteście po południu wnet była grupa protestujących rolników, którzy nie byli świadkami tego całego incydentu, tego całego zdarzenia. Patrzyli na filmiki, które pojawiły się w internecie, komentowali. Czy pan też ze swoimi znajomymi, którzy przyjechali na protest, rozmawiał? Jakie są nastroje po tej drugiej wizycie w Warszawie? Ja właśnie wyjątkowo wybrałem się na ten protest indywidualnie. Po prostu tak mi bardziej pasowało, no ale rozmawiałem ze swoimi znajomymi. No byli zdziwieni, że to się tak zakończyło. Nie wiem, jak w takim razie będą wyglądały kolejne protesty. Załóżmy, słyszałem o dacie 20 marca. Nie wiem, czy to ma być protest w Warszawie, no ale trochę sobie tego nie wyobrażam. Teraz i policja będzie agresywnie, podejrzewam, nastawiona do protestujących i protestujący też będą mieli w pamięci to, co robiła policja, bo możemy właśnie zobaczyć na nagraniach policjantów pryskających na oślep gazem pieprzowym sam, stojąc po prostu na środku. Dostałem delikatnie rykoszetem tym gazem. Policja rzucająca też widziałem kostką brukową. Nie mówię, że protestujący też tego później nie robili, czy jacyś tam prowokatorzy. No ale później sobie do kolejnych protestów ciężko mi je sobie wyobrazić. I tutaj bym chciał nadmienić, że wydaje mi się, że reakcja organizatorów była dość słaba. Oni chyba byli nieprzygotowani na taki obrót sprawy, bo ja nie słyszałem, też było duże zamieszanie, nie słyszałem praktycznie żadnych apeli ze sceny, żeby sytuację zdeeskalować. Organizatorzy też powinni być przygotowani, że nawet jeśli to były jakieś prowokacje, to że do czegoś takiego dojdzie i jakoś próbować obniżyć napięcie. Ale to się nie udało. Patrzę na zdjęcie w Gazecie Polskiej codziennie. Rzeczywiście policjant prosto w twarz tym gazem pieprzowym demonstrującemu traktuje demonstracyjnego manifestującego rolnika. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Adam Jarecki, jeden z protestujących rolników, był gościem Poranka Wnet. A teraz przeniesiemy się na salę sejmową. Na sali sejmowej wystąpił Sławomir Mentzen, bezpośrednio dotknięty w czasie wczorajszej demonstracji. Posłuchajmy, co powiedział. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izba, bardzo cieszę się, że pan stąd, z tej bezpiecznej odległości obserwował, w jaki sposób rolnicy strajkują w naszym wspólnym interesie, dbając o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce, ale w miejscu, w którym akurat ja stałem, było całkowicie spokojnie. Stałem pomiędzy policją a pokojowo protestującymi rolnikami, którzy po prostu stali w miejscu i przyglądali się sytuacji. I nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali Marsz Niepodległości, bili niewinnych ludzi. Jeżeli tak ma wyglądać praworządność, tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska, jak wy tak zaczynacie, to nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo za kilka lat. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją, niż od gazu pieprzowego psikniętego im prosto w oczy. Powiedział Sławomir Mentzen. Jest godzina 7:23.